Cześć, tu Hanna. Jest 13 września 2021 roku. Nagram dzisiaj dwie części. Jedna część będzie dotyczyła tego, jak kreujemy rzeczywistość. A druga część będzie tradycyjnie o puszystych kotkach. Przede wszystkim mam takie ogłoszenie parafialne, że z pewnych niewiadomych przyczyn, oczywiście bystrzaki nigdy nie wiedzą z jakich przyczyn, a inteligentni ludzie się domyślają z jakich przyczyn, zmieniam kanały. Mam kanał na Telegramie, nazywa się Fab News Japan. Zapraszam na ten kanał na Telegramie. Link do tego kanału podam pod spodem. I tam można śledzić moje filmy i informacje, nawet jeżeli zmieniam kanały. Zapraszam też na portal miwi.com, czyli mewe, po polsku byśmy przeczytali. Na ten portal też zapraszam chętnych. Tam też publikuję informacje i można się ze mną kontaktować. Facebook nie jest dla mnie przyjazny. Ostatnio popełniłam, myślę, zbrodnię i wrzuciłam link do strony Ministerstwa Zdrowia Australii, gdzie otwartym tekstem jest bardzo wyraźnie napisane, co to jest, kiedy ma kogoś urządlić jakaś pszczółka, że kiedy pszczółka żądli, wstrzykuje truciznę. Zostało to napisane otwartym tekstem w Australii na rządowej stronie. Mam teraz bana na 30 dni na Facebooku. Więc dla bystrzaków informacja: szukajcie gdzieś indziej. Nie zadawajcie głupich pytań. Bo już 2 lata temu powiedziałam w programie i powtarzać to będę, że hejterów i troli wyrzucam z kanału. To jest kanał dla myślących ludzi, to jest kanał dla ludzi obudzonych. Kanał nazywa się Fab News Polska. Również na kanale Hanna Kadzahari mam utrudniony dostęp. Jak wiecie, znikają stamtąd wideo. Kiedy jest popełniona myśl o zbrodnia, na przykład też myśl o zbrodnia jest wtedy, kiedy ja stoję na polu wśród zielonych roślin. Okazuje się, że takie wideo jest od lat 18, bo uprawianie roślin na polu jest zakazane, jest myślą zbrodnią. A gdyby to miały być rośliny organiczne, no to jest jeszcze większa myśl o zbrodnia. Żyjemy w ciekawych czasach. Dla tych, co chcą wiedzieć, co z 45. prezydentem, zapraszam na Telegram. Wtedy będziecie wiedzieć. Na innych kanałach nie wolno mi jest o tym mówić. A dla tych, którzy się ciskają jak wesz na grzebieniu, że jestem pozytywna, a oni bardzo, bardzo chcą negatywnych wiadomości dotyczących 45. prezydenta. Bardzo, bardzo chcą mieć rację, że wszystko jest źle i że jest makabrycznie. Bardzo, bardzo chcą mnie powstrzymać od zakładania różowych okularów. Mam jedną stronę do przeczytania z książki Transurfing. Zasada. Istnieje na Ziemi mnóstwo rajskich zakątków, w których mieszkają różowe bliźniaczki. Jeśli chcesz się tam znaleźć, to włóż różowe okulary. I nie zwracaj uwagi na osobników, którzy będą wzywać cię do ich zdjęcia. Odgłosy rajskiego życia rzadko przenikają do codziennego świata. Chciwie wyłapuj te słoneczne zajączki, zatrzymuj na nich swą uwagę, a wówczas będziesz je spotykać częściej. Sam zobaczysz, jak warstwa twojego świata zacznie się zadziwiająco przeobrażać. Wyjaśnienie.
Czy widziałeś kiedyś deszcz w słoneczny dzień, a dwie tęcze na niebie? A czy spotkałeś na swej drodze ubrane na różowo bliźniaczki? Trzeba zrozumieć pewną prostą sprawę. Ty sam swoim stosunkiem wypełniasz tęczowymi lub czarnymi barwami swój świat. Jeśli znaczna część Twoich myśli zalicza się do negatywnych, to życie będzie stawać się z każdym dniem coraz gorsze. Jeśli zaś nawet pogoda jest wstrętna, ale dusza śpiewa w deszczu i wesoło drepcze po kałużach, to warstwa Twojego świata zostanie napełniona odświętnością. Zarówno raj, jak i piekło nie istnieją gdzieś w innych wymiarach, tylko tu na ziemi. Istnieją na przykład więzienia, ale Ciebie tam nie ma. To nie Twoja warstwa świata. Jednak może stać się ona Twoją, jeśli będziesz skupiać uwagę na kryminalnych informacjach. Istnieją wypadki, katastrofy, klęski żywiołowe. I to może stać się częścią Twojej rzeczywistości, jeśli zaczniesz wpuszczać w siebie serwisy informacyjne. Celowo skupiaj uwagę tylko na tym, co chcesz widzieć w swoim świecie, a od wszystkiego innego się odwracaj. Puszczaj mimo uszu i oczu. Zło nie odejdzie z rzeczywistości, ono zniknie z Twojej warstwy. Po prostu przestaniesz stykać się z tym, co negatywne. I na tym kończę część ogłoszeniową. Mam nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego ja nie wchodzę w sfery chorób, bycia ofiarą. Tak, choroby istnieją, tak, bycie ofiarą istnieje. Nie wchodzę w to i nie wspieram tych, którzy w to wchodzą i starają się mnie w to wciągnąć. Każdy, kto chce mnie wciągnąć w ciemność, zło, choroby, w szambo, ma ode mnie informacje. Ja tam nie wchodzę. Ja tam nie wejdę z Tobą. Ja tam z Tobą nie będę. Chcesz wejść do szamba? Wchodzisz sam, wchodzisz sama. Ja tam nie wchodzę. Ja trzymam się swojego świata i swojej kreacji. Czego i Wam życzę? Życzę, żebyście żyli w raju na ziemi. Zapraszam na drugą część. Zapraszam na Telegram, zapraszam na Fab News Polska. Serdecznie pozdrawiam.